Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od pozostałych, ponieważ będzie się składał z dwóch ważnych apeli dotyczących spraw, które wciąż się toczą, mianowicie dotyczą osób zaginionych. I zanim przejdę do sprawy pani Elżbiety Nasiatki, która będzie głównym tematem dzisiejszego odcinka, to otrzymałam od słuchaczki apel dotyczący zaginionego brata. Uwaga! Poszukiwany jest Sebastian Grobosz, który na co dzień mieszka w Łącku. Wyszedł z domu w dniu 11 czerwca 2021 roku około godziny 14, mówiąc, że idzie do Gdańska. 12 czerwca był wylegitymowany przez policję w Iławie, skąd dotarł do Gdańska. Następnie, prawdopodobnie chcąc wrócić do domu, był widziany w Ostródzie. Na dzień dzisiejszy, to jest 21 czerwca 2021 roku, około godziny 1 był spisany w Elblągu. Co najważniejsze, Sebastian choruje i nie zażywa leków, może mieć zaburzenia świadomości, może nie wiedzieć, gdzie jest i co robi. Sebastian Grobosz ma około 175 cm wzrostu, jest szczupły, ma ciemne włosy i brązowe oczy. W dniu wyjścia ubrany był w jasny podkoszulek, spodenki, trampki i czapkę z daszkiem. Miał przy sobie czarny plecak z żółtymi dodatkami. Apel od siostry. Błagam Państwa, gdyby ktoś go widział w wyżej wymienionych miejscowościach lub innych, proszę o telefon na policję lub pod numer 695-472-045. Poszukiwany jest Sebastian Grobosz. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, trafiła do mnie kilka dni temu i to właściwie gdyby nie moja siostra, która powiedziała mi, że jest taka sprawa pani Elżbiety Nasiatki, to pewnie bym o niej nie usłyszała. I podejrzewam, że większość z nas, z Was, nigdy by się nie dowiedziała o tej sprawie. Źródeł jest niewiele, informacji chyba jeszcze mniej. Ale właśnie ze względu na to, jak mało wiemy o tym, co się wydarzyło pani Elżbiecie i o tym, jak szybko ta sprawa została pogrzebana i włożona między karty śledztw umorzonych na przykład, wydaje mi się, że warto o tym opowiedzieć. A druga okazja jest taka, że kiedy wrzucam ten odcinek, jeszcze jest 27 czerwca, ale kiedy będziecie tego słuchać w poniedziałek, to właśnie 28 czerwca jest rocznicą tych tajemniczych wydarzeń, dokładnie czwartą, ponieważ jesteśmy w roku 2017. Pani Elżbieta wtedy ma 64 lata. Mieszka sobie w bloku, w Półtusku, na osiedlu na Skarpie. Jest wdową, niedawno straciła męża, który odebrał sobie życie sam w wyniku długiej i wyniszczającej, zaawansowanej choroby alkoholowej. W tym domu dochodziło do różnego rodzaju aktów przemocy. Przede wszystkim dochodziło tam do różnego rodzaju awantur z rękoczynami. Pani Elżbieta była też niestety ofiarą różnych psychicznych takich zagrywek męża agresywnych. Ekonomicznie nie wiem, czy była przez niego wykorzystywana. Natomiast z całą pewnością możemy stwierdzić, że do przemocy psychicznej i fizycznej w tym małżeństwie dochodziło. W związku z czym po śmierci męża, która oczywiście była tragedią rodzinną,
Pani Elżbieta zaczęła żyć tak, jak zawsze chciała. W spokoju, w poczuciu bezpieczeństwa. Do tego wszystkiego z tego małżeństwa ze zmarłym mężem pani Elżbieta miała dwóch synów. Michała, młodszego, i starszego Dariusza. Ci synowie byli z nią związani dość blisko, ale później Dariusz poszedł trochę inną drogą. Jako starszy brat szybciej zaczął dobierać sobie towarzystwo i niestety to towarzystwo nie było najlepsze. W związku z czym w 2017 roku miał już na swoim koncie kilka wyroków i odsiadek w więzieniu. No i można uznać, że nie jest to coś i nie jest to los, jaki matka mogłaby wymarzyć dla swojego dziecka. Ale po śmierci swojego męża, pani Elżbieta, oprócz tego, że już miała dorosłych synów, o jednego pewnie cały czas się trwożyła, drugi, Michał, był z nią bardzo blisko związany, nie przysparzał jej żadnych problemów, ale pojawił się też kolejny mężczyzna w życiu pani Elżbiety, Wojciech. Wojciech był jej znajomym od dłuższego czasu, ale kiedy kobieta stała się wdową, została samotna, tych dwoje zbliżyło się do siebie, ponieważ Wojciech był samotny i stworzyli parę. Żyło im się na tyle dobrze i przyjaźnie, że postanowili razem zamieszkać. I zamieszkali w mieszkaniu Elżbiety, które po śmierci męża no, automatycznie zostało w rodzinie, ale nie doszło nigdy do postępowania spadkowego, żeby można było równo podzielić tę część, która należy do Elżbiety, część, która należy do Dariusza i część, która należy do Michała. Początkowo w tym mieszkaniu na osiedlu na Skarpie Elżbieta mieszka z Wojciechem sama. Naprawdę wiodą bardzo takie przyjemne życie emerytów. Tym bardziej, że pan Wojciech jeszcze pracuje jako stróż, dorabiając sobie do emerytury. No i mają dużo takich planów, na przykład chcą podróżować. Skupiają się też na tym, żeby sprawiać sobie jakieś drobne przyjemności. Robią sobie spacery, wychodzą gdzieś na jakieś wystawy, na kawę i ciacho. Także naprawdę bardzo fajnie spędzają ten czas. I niestety ta sielanka się kończy w momencie, w którym do tego mieszkania wprowadza się Dariusz, starszy syn Elżbiety. A wprowadza się dlatego, że rozstał się z żoną, żona wyrzuciła go z mieszkania, a ten nie miał gdzie mieszkać. Więc udał się do mieszkania, które prawnie w jakiejś tam części jest jego, chociaż do tego postępowania jeszcze nie doszło. To mieszkanie u matki miało trwać chwilę, dlatego że no Dariusz był już takim dorosłym mężczyzną, dojrzałym, pomiędzy 30 a 40. Poza tym miał już na swoim koncie wyroki i mieszkanie z takim dorosłym człowiekiem, z którym nie wiążą nas poza więzami krwi, takie na przykład wspólne patrzenie na świat i tak dalej i wspólne podejście do pewnych takich fundamentalnych spraw, jak na przykład uczciwość, no nie były niczym pozytywnym. Poza tym Dariusz traktował swoją matkę w taki sposób, w jaki traktował ją jej zmarły mąż. Bardzo często dochodziło do różnego rodzaju awantur. On też matkę traktował trochę jako służącą. Groził jej często, że na przykład były takie sytuacje, gdzie pani Elżbieta zachęcała go do tego, żeby znalazł pracę, żeby zaczął się dokładać tutaj do czynszu, że ona go nie wyrzuci z tego mieszkania, bo to jest też jego dom rodzinny. No ale no, człowiek jest dorosły i może chociaż czasami zrobić zakupy, zapłacić za czynsz, dołożyć się do innych opłat, na co Dariusz odpowiadał, że przecież dał 300 zł, jak tylko się tutaj wprowadzał i na razie to powinno wystarczyć. A było to 300 zł dane tam kilka miesięcy wcześniej, więc ewidentnie jakby był na utrzymaniu tej swojej mamy i pana Wojciecha. I kiedy pani Elżbieta powiedziała, że możesz tu zostać tak długo, jak będziesz potrzebował, żeby znaleźć mieszkanie, czyli to był warunek, że po prostu siedzisz tutaj, bo jeszcze nie masz nic swojego, na taki argument Dariusz mówił, że a może to ty się powinnaś wyprowadzić z tym obcym Wojciechem, ponieważ ja znam swoje prawa i wiem, że to mieszkanie też po części należy do mnie, co sprawiło, że stan psychiczny pani Elżbiety się zdecydowanie pogorszył. I oczywiście to,
policja teraz relacjonuje, że to były takie dyskusje pod tytułem: wiesz, powinieneś się wyprowadzić, a może ty się powinnaś wyprowadzić. Podejrzewam, że w tym towarzystwie, czy pomiędzy Dariuszem a jego matką dochodziło jednak do takich dość ostrych słów, i to mówię pewnie ze strony Dariusza. A skąd to wiem? Stąd, że Dariuszowi postawiono kilka miesięcy później, jeszcze w 2017 roku, zarzut z artykułu 207 kodeksu karnego, który mówi o znęcaniu się psychicznym właśnie nad matką. I toczyła się sprawa, ale to nie będę ubiegała faktów i wybiegała tak bardzo w przyszłość. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że ta relacja z Dariuszem była bardzo trudną relacją i taką, która gasiła panią Elżbietę z dnia na dzień. Co zresztą wiemy z relacji na przykład jej koleżanki, z którą Elżbieta się często spotykała. I kiedy wychodziły na przykład na spacer, i taki spacer miał miejsce 28 czerwca 2017 roku o godzinie 10. Pani Elżbieta wyszła z klatki, była taka ewidentnie przygaszona, mimo że miała mnóstwo powodów do tego, żeby się cieszyć, dlatego że jej konkubent, a właściwie nie lubię tego słowa, partner, pan Wojciech, zamówił w czasy we Władysławowie nad morzem, gdzie dawno pani Elżbieta nie była, nad morzem, w to mam na myśli, że te wczasy już opłacił i że za kilka dni, bo to na początku lipca, czyli do początku lipca zostało im tam raptem 4-5 dni, zostało bardzo niewiele czasu i właściwie ona powinna już myśleć o tym, żeby sobie spakować walizkę, a nie o tym, że coś tam w domu jest nie tak. I powiedziała, że tej swojej przyjaciółce, że ona się bardzo martwi o to, co Darek ma w głowie i co on może zrobić. No co przyjaciółka mówi, no ale czym ty się przejmujesz? Co on może takiego zrobić? A ona wtedy powiedziała tej przyjaciółce, że nawet nie wiesz, co on mi mówi. Nawet nie wiesz, co on ma w głowie i w jaki sposób się wypowiada. I to jest taki moment, w którym myślę, że możemy z całą pewnością stwierdzić, że pani Elżbieta mogła już się bać o swoje bezpieczeństwo. Koleżanka wysłuchuje swojej przyjaciółki, pociesza ją, oczywiście mówi, że na pewno nie jest tak źle, że przecież to jest jej mieszkanie, że jest tam Wojciech, że ona nie jest sama, że może trzeba po prostu Dariuszowi postawić jaśniejsze granice i postępować z nim bardziej szorstko, ponieważ bardzo popularne, powszechne w tej relacji matka-syn było to, że syn wstawał i mówił mamie, proszę mi zrobić śniadanie. Jak ona je robiła, to wybrzydzał, co jest na kanapce i tak dalej, i tak dalej. Traktował ją trochę tak, jak ten jego ojciec, który matkę poniżał i właściwie był wobec niej agresywny na wielu różnych płaszczyznach. Co ważne w tej historii, 2 miesiące wcześniej, bo w kwietniu 2017 roku pani Elżbieta postanowiła wreszcie załatwić sprawy spadkowe po mężu i w trakcie jakiegoś tam krzątania się po domu na sprawę, znaczy na list, który był z sądu i który zawierał tam informacje, czego będzie dotyczyć sprawa, że to będzie podział tego majątku, złapał tę kartkę Dariusz i wpadł wściekły do pokoju matki z takimi słowami, że właśnie co ty będziesz na mnie sąd nasyłać, co ty sobie wyobrażasz, ja cię dojadę, zobaczysz i tak dalej, że sama stąd znikniesz. Generalnie syn nie był się absolutnie w stanie pogodzić z propozycją podziału tego spadku, ponieważ pani Elżbieta chciała, żeby mieszkanie przeszło w 100% na syna, ale tego młodszego, Michała. Natomiast Dariusz miał zostać spłacony, czyli tę część, która należałaby się Dariuszowi, musiałby ją spłacić właśnie Michał. I Dariusz absolutnie nie chciał na to przystać, mimo że dostałby pieniądze, no ale traciłby już prawo do tego, żeby w tym domu sobie tak po prostu bezkarnie mieszkać. Zaczął jej grozić, bardzo się wściekał, no i powiedział, że on tego tak nie zostawi, że w sądzie dowiedzie swoich praw i tak się stało. Poszli do sądu, w sądzie przedstawił swoje racje i próbował udowodnić, że młodszy syn, Michał, czyli jego brat, absolutnie nie jest godzien dziedziczenia, że matka działa z nim w zmowie, że razem umówili się po to, żeby skrzywdzić tego najstarszego potomka i że w takim przypadku mieszkanie powinno należeć tylko do niego.
ale sąd absolutnie nie bierze pod uwagę tych rewelacji, które Dariusz przynosi do sądu. Uznają go za niewiarygodnego świadka. Prawdopodobnie działa na jego niekorzyść fakt, że był wielokrotnie już karany za różnego rodzaju przestępstwa. I mimo, że w tym sądzie zostaje ustanowiony podział majątku właśnie wedle myśli pani Elżbiety, czyli że mieszkanie w całości przechodzi na Michała, a Dariusz może zostać spłacony, to ten wyrok w żaden sposób nie sprawia, że pani Elżbieta czuje się lepiej czy czuje się spokojniej, ponieważ jest przekonana, że ogłoszenie tego wyroku sprawi, że Dariusz wpadnie we wściekłość. I prawdopodobnie wtedy pani Elżbieta musiała zacząć czuć w jakiś sposób strach czy osaczenie, ponieważ była przekonana, że wyrok sądu wyrokiem sądu, ale postępowanie Dariusza i jego oczekiwania pozostają jego oczekiwaniami i raczej nie będzie skłonny zastosowywać się do tego, co sąd zalecił. Dlatego jeszcze pod koniec kwietnia 17 roku pani Elżbieta spotyka się z Michałem, swoim młodszym synem. Mówi mu, że obawia się, że Darek w żaden sposób nie zastosuje się do tego postępowania sądowego, a wtedy ona będzie już miała związane ręce. I jedyne, co będzie jej przychodziło albo pozostawało jej do zrobienia, to wzywanie policji. A syn jest recydywistą, więc każda taka interwencja będzie dla niego dużo poważniejsza w skutkach, ponieważ recydywiści albo jeżeli zostają wcześniej zwolnieni, to wtedy odwieszają im się wszystkie wyroki albo są surowiej karani. Panią Elżbietę najbardziej martwi ten fakt, że mimo, że Dariusz nie został w żaden sposób wydziedziczony albo pozbawiony prawa do dziedziczenia po swoim ojcu, to nie przyjmuje tej konkretnej formy rozwiązania, jaką jest spłacenie, co dla niego powinno być jednak dużą korzyścią, ponieważ dostałby całkiem sporą sumę pieniędzy. I z tej obawy, że po jej śmierci mogą być takie problemy, ona spotyka się właśnie z Michałem i mówi mu, że ma polisę na życie swoją. Wręcza Michałowi cały plik dokumentów z tą polisą i mówi, że na wypadek jej śmierci, gdyby coś jej się stało, to cała ta polisa zostaje wypłacona tylko i wyłącznie Michałowi, że ona nie chce, żeby Dariusz dziedziczył te pieniądze, ponieważ spodziewa się, że jeżeli jej by się coś stało, to to mieszkanie na pewno nie trafi do Michała w żaden sposób. To tylko sprawia, że Michał i właściwie cały obraz tej sytuacji, o którym bardzo niewiele osób wie, wygląda tak, jakby pani Elżbieta szykowała się na to, że wkrótce samej jej zabraknie. Przenosimy się znowu do tego 28 czerwca, kiedy to o 20:30 dzwoni do pani Elżbiety pan Wojciech. Pyta, co jego ukochana robi. Ona mówi, no, że sobie siedzi w domu, że pije sobie herbatkę, tam ogląda telewizję. On jej mówi, że ma się nie przejmować, że już rano będą razem. I najważniejsze jest to, że już może myśleć o pakowaniu się nad morze, ponieważ właśnie dzisiaj zapłacił zaliczkę za wczasy, czy nawet nie zaliczkę, tylko opłacił te wczasy we Władysławowie w ich ulubionym pensjonacie, w którym dawno nie byli. No i pani Elżbieta jest bardzo oczywiście radosna i szczęśliwa, że taka miła rzecz czeka ich w niedalekiej przyszłości. Natomiast 29 sierpnia, czyli dzień później, o 6 rano, kiedy Wojciech wraca z pracy, nie zastaje w domu swojej ukochanej. Myśli, że może gdzieś poszła na spacer, czasami cierpiała na bezsenność, więc może wstała wcześniej i postanowiła ten czas wykorzystać, albo może poszła już na jakiś targ albo do sklepu. No ale niestety Elżbieta do tego domu nie wraca i kiedy pan Wojciech widzi przede wszystkim, że w mieszkaniu leży jej telefon i jej dokumenty, o ile dokumenty zostawiała czasami w domu, to telefonu nigdy nie rozstawała się z nim wręcz. To go najbardziej niepokoi. Zgłasza od razu, tutaj wykazał się absolutną odpowiedzialnością i takim trzeźwym myśleniem, ponieważ od razu zgłasza zaginięcie na policji w Pułtusku. Śledztwo zostaje od razu wszczęte, no bo jednak jest to starsza osoba, ginie w środku nocy w niewyjaśnionych okolicznościach, w domu nie ma w ogóle żadnych śladów, ale to się zbiega oczywiście z tym postępowaniem, które chyba pani Elżbieta musiała założyć właśnie Dariuszowi, o znęcanie się psychiczne. To jest ten artykuł 207 kodeksu karnego.
Więc pierwsza osoba, jaka zostaje podejrzana o to, że ma coś wspólnego z zaginięciem pani Elżbiety, jest Dariusz. Ale kiedy śledczy rozmawiają z Dariuszem i sprawdzają jego alibi i słuchają jego zeznań, stwierdzają, że z pewnością można wykluczyć jego udział bezpośredni w tym wydarzeniu, w tym zaginięciu. Też to postępowanie dotyczące znęcenia się psychicznego umorzono. Nie wiem, dlaczego umorzono. Być może ze względu na to, że na przykład pani Elżbieta nie mogła zeznawać, ponieważ była zaginiona. Natomiast Michał Nasiadka, czyli młodszy syn, opowiada o tym, że od razu zaczął współpracować z panem Wojciechem, ponieważ pan Wojciech po tym, jak zgłosił zaginięcie matki na policji, no to oczywiście od razu zaczął dzwonić po synach. Zadzwonił do Michała, mówił o tym, że matka zaginęła, że on nie wie, co się mogło z nią stać. Początkowo myśleli, że może faktycznie gdzieś wyszła, żeby ochłonąć. Obstawiali, że ona się pokłóciła z Dariuszem, ale nie wiedzą absolutnie, co się mogło stać. I na chwilkę chciałabym, żebyśmy wrócili do tego dnia, do 28 czerwca, kiedy to najpierw o 20:30 pani Elżbieta rozmawia z Wojciechem przez telefon. Jest to bardzo miła rozmowa. Natomiast w programie, w magazynie kryminalnym 997 ustalono, że o 21:30 coś się w tym mieszkaniu działo. I ja nie wiedziałam, dlaczego oni ustalili, że to była taka godzina, ale potem poczytałam sobie różnego rodzaju doniesienia prasowe, szczególnie z jakichś tam portali lokalnych w Pułtusku. I okazało się, że tego dnia mieszkanie pani Elżbiety było wielokrotnie otwierane, to znaczy drzwi do mieszkania były otwierane i zamykane. Ja wiem, że pewnie większość z was mieszka w blokach, ale blok blokowi nierówny. Ja przez lata mieszkałam w bloku na 10 piętrze, gdzie miałam na piętrze tylko jedno mieszkanie oprócz swojego. I pamiętam, że słyszałam tylko, jak wjeżdża na górę winda. To po prostu zawsze było słychać, ale te dźwięki się w pewnym momencie ignoruje, no bo one się stają takim dźwiękiem, który zawsze towarzyszy. Ale już na przykład nie słyszałam tego, czy sąsiad wchodzi, czy wychodzi z mieszkania. Tutaj z kolei, gdzie teraz mieszkam, mamy też tylko jednego sąsiada na piętrze, naprzeciwko naszych drzwi. I jest taka akustyka tej klatki schodowej, albo ci sąsiedzi mają tak specyficzny zamek, że ja jestem w stanie rozpoznać już dzisiaj, po kilku latach mieszkania tutaj, generalnie, który z mieszkańców wchodzi do mieszkania, bo jakimś cudem nauczyłam się tego, jakie oni mają komplety kluczy. Jedne dzwonią bardziej, drugie nie. Jedna osoba wkłada klucz do zamka po cichu, druga tak jakby wbija ten klucz w zamek. I mówię to dlatego, że dla mnie właśnie to zeznanie sąsiadów, którzy mówią o tym, że słyszeli, że te drzwi do tego konkretnego mieszkania były otwierane kilka razy tego wieczora, do mnie przemawia, że nie trzeba tego widzieć, ale można to naprawdę słyszeć i ze stuprocentową pewnością wiedzieć, że to były te konkretne drzwi. Jeżeli się mieszka kilka lat, a co dopiero kilkadziesiąt, bo tak najprawdopodobniej było w tym przypadku, uważam to za bardzo wiarygodne zeznanie. Co najważniejsze, Szymonowi Wochalowi, który jest reporterem w magazynie kryminalnym 997, udało mu się dotrzeć do Michała Nasiadki i do Dariusza Nasiadki. Po pierwsze, Dariusz Nasiadka mieszka w tym mieszkaniu, w którym pani Elżbieta mieszkała razem z Wojciechem i o które to mieszkanie toczył się ten spór. Zapytał Dariusza, jak myśli, co się mogło stać z matką. On twierdzi, że absolutnie nie ma pojęcia, co się mogło stać, ale w pewnym momencie mówi, że on twierdzi, że matka to na pewno nie żyje. Do tego, co najważniejsze i co takie najbardziej kluczowe, to, co potem powiedział Michał, że jemu ścierpła skóra, kiedy dowiedział się, że z tego mieszkania nie zniknął telefon i jej dokumenty. I tak jak wcześniej powiedziałam, o ile bez dokumentów można gdzieś pójść, to bez telefonu pani Elżbieta się nie ruszała. Natomiast Dariusz, który, bo Michał też sugeruje, że on wie, kto, ale absolutnie nie chcę tego powiedzieć na głos. No podejrzewam, że ze strachu, skoro brat był zdolny do różnego rodzaju wyskoków takich agresywnych, a poza tym jego towarzystwo jest stricte związane ze światem przestępczym, to jeszcze zapytany przez Szymona Wochala Dariusz mówi o tym, że ja jej na pewno nie zabiłem. Tutaj cytat: morderstwo matki byłoby strasznym kurestwem. Tego się po prostu nie robi. Hipotezy śledczych są... jest kilka, ale w programie jest mowa tylko o jednej hipotezie. Mianowicie, dobra, to powiem o dwóch. Pierwsza to jest oczywiście taka, że kobieta dobrowolnie zaginęła, ale jest to bardzo mało prawdopodobne.
Natomiast główna hipoteza to jest taka, która dotyczy zabójstwa. I to zabójstwa dokonanego przez kogoś z najbliższego otoczenia, ewentualnie zabójstwa zleconego przez kogoś z najbliższego otoczenia. I to wiemy na podstawie właśnie relacji sąsiadów, czy bliskich, czy w ogóle wniosków, jakie do sądów wpływały. Właśnie ta sprawa podziału majątku, w wyniku której Dariusz tracił prawa do mieszkania, ale miał zostać spłacony. Potem przeciwko niemu toczyło się postępowanie dotyczące znęcania się nad swoją matką. No więc to była osoba, z którą konflikt eskalował do takiego stopnia, że kończyło się na sali sądowej. Więc to jest osoba, po pierwsze, która była jedyną osobą, z którą Elżbieta była skonfliktowana w tamtym czasie. Po drugie, była jedyną osobą, która miała jako taki motyw. Jeżeli ona, tak sobie myślę, jeżeli Dariusz mógł sobie pomyśleć w ten sposób, że jeżeli matkę wyeliminuje, no to matka nie będzie broniła Michała, który jest drugim synem, a on już się z tym Michałem nie będzie patyczkował i tak dalej, i tak dalej. Poza tym wtedy mieszkanie będzie głównie jego. On też, nie wiedząc o tej polisie, którą Elżbieta pochwaliła się, czy o której powiedziała Michałowi, myślał, że więcej ugra bez Elżbiety niż z nią na pokładzie, więc myślę, że to jest taka sprawa, która wydaje się bardzo oczywista, no jednak nie jest do udowodnienia na ten moment. I teraz, dlaczego o tej sprawie opowiadam? Ponieważ pani Elżbieta jest uznana za osobę zaginioną, mimo że z całą pewnością podejrzewa się, że ona nie żyje. Plakaty, które informowały o tym, że kobieta zaginęła, informowały o jej wzroście, wadze, kolorze włosów i oczu. Więc były to takie standardowe plakaty, ale już dzisiaj ich nie widzimy i też dzisiaj sobie sprawdziłam, czy pani Elżbieta jest w bazie osób zaginionych na zaginienie.pl i nie ma jej tam. W związku z czym podejrzewam, że jest to klasyczny przykład osoby, która trafiła do tej czarnej liczby przestępstw, czyli mamy wrażenie, że zaginęła, ale najprawdopodobniej nie zaginęła. I teraz tak. Najważniejsze jest to, ponieważ ta sprawa została umorzona, postępowanie, no bo nie ma żadnych nowych dowodów, nowych okoliczności. I policja w Pułtusku poszukuje osób, które miały kontakt z Elżbietą Nasiadką jeszcze za jej życia, z którymi mogła rozmawiać. Nawet czasami może być pani w sklepie. Czasami są takie dni, że wybieramy sobie zupełnie przypadkową osobę albo taką, z którą nie utrzymujemy na co dzień kontaktu i zwierzamy jej się z takich największych intymności, problemów i tak dalej, szukając może jakiejś takiej obiektywnej opinii. Więc poszukiwane są osoby, które z panią Elżbietą Nasiadką miały kontakt w ostatnich tygodniach jej życia, bo z pewnością uznajemy raczej, że pani Elżbieta nie żyje. Do tego wszystkiego poszukiwane są osoby, które w dniach 28, 29 i 30 czerwca widziały coś niepokojącego albo słyszały coś niepokojącego na osiedlu, na Skarpie w Pułtusku. Na przykład tutaj mowa jest o samochodzie jakimś większym, który podjeżdża, o wynoszeniu czegoś z mieszkania, takiego dużogabarytowego, jakieś worki na śmieci, jakieś dywany, różnego rodzaju rzeczy. Na miejscu, w tym mieszkaniu, nie zabezpieczono żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że tam ktoś stracił życie. No ale nie musi być krwi. Może być ktoś na przykład uduszony albo ogłuszony i uśmiercony gdzieś indziej. Jeżeli ktoś słyszał na przykład o tym, że ktoś opowiadał o ukrywaniu zwłok albo o zrobieniu czegoś innej osobie, to jest prośba olbrzymia i ogromna od rodziny pani Elżbiety, głównie od syna Michała i od jej partnera Wojciecha, żeby zgłosić się na policję. Zupełnie anonimowo można to zrobić, wysyłając maila na 997@tvp.pl albo dzwoniąc na telefon bezpośredni do komendy w Pułtusku, kierunkowy 47 70 34 200. 47 70 34 200 i udzielić informacji. Nawet jeżeli wydaje nam się, że to są bzdurne informacje, takie jak na przykład to, że ktoś słyszał, że od 21.30 drzwi do mieszkania pani Elżbiety się wielokrotnie otwierały. Co może nam sugerować, że było tam kilka osób, które wychodziły i wchodziły do mieszkania w różnym czasie, a może nam to sugerować, że pozbywanie się ciała zajmowało tyle czasu.
Poza tym, jak pozbyć się ciała z mieszkania pełnego lokatorów? To też jest dziwne, więc myślę, że warto przypomnieć sobie, to było naprawdę całkiem nie tak dawno temu, bo zaledwie 4 lata temu i może coś nam się rzuciło. Wystarczy sobie sprawdzić, nie wiem, program telewizyjny 4 lata wstecz. Może oglądaliśmy coś, może pamiętamy, że poszliśmy na balkon zapalić papierosa i coś nam się rzuciło w oczy. Więc o takie informacje apeluję. Jeżeli ktoś w ogóle wie, co się mogło stać z panią Elżbietą, to też zachęcam do tego, żeby się skontaktować chociażby z programem 997@tvp.pl lub właśnie zadzwonić na policję w Pułtusku lub po prostu na 112 i tam poprosić o kontakt, czy złożyć jakieś, przekazać jakieś informacje, nawet nie złożyć zeznania. Policja gwarantuje absolutną anonimowość i myślę, że możemy się czuć tutaj w tej materii zabezpieczeni. I to tyle na dzisiaj. Wiem, że ta sprawa jest dość krótka, ale już to tłumaczyłam wielokrotnie, że są takie sprawy, których nie da się opowiedzieć dłużej, też bez sensu rozwlekać. Ale jest to sprawa, w której faktycznie jeszcze możemy coś zmienić, możemy coś rozwiązać. Tutaj apeluję szczególnie do mieszkańców Pułtuska i województwa mazowieckiego, tam w okolicach Pułtuska. Może ktoś coś słyszał, może ktoś coś wie. I poznamy, a szczególnie rodzina pani Elżbiety pozna jej los. I będzie mogła zamknąć pewien etap życia, pochować ją z godnością, jeżeli oczywiście pani Elżbieta nie żyje, ale jest to raczej przez śledczych uznawane za bardziej niż pewne. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam was do odwiedzenia grupy Piąte Nie Zabijaj na Facebooku, a jeżeli podoba wam się moja twórczość, to zachęcam was do tego, żebyście wspierali mnie na Patronite, www.patronite.pl/Justyna Mazur. Dziękuję, trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.